Jestem bardzo kuszony, aby po prostu powiedzieć, że nie przyjmę tego porozumienia w sprawie wyroku. Pójdziemy na proces i jeśli zostaniesz skazany za morderstwo z premedytacją, spędzisz resztę życia w więzieniu. To oznacza, że umrzesz tam. To właśnie jestem skłonny zrobić. W wieku 16 lat wiedziałeś, że nie powinieneś uderzać pięścią w poduszkę, gdzie leżała główka tego malutkiego dziecka. Ten mały chłopiec musiał być przerażony. Nie chciałem zabić Austina. Naprawdę, czy myślisz, że to zrobiłem? Nie chciałem skrzywdzić nikogo. Twoim synem jest ofiara, a zabójcą jest twoja wnuczka. Czy możesz o tym porozmawiać? Sierra Halset i Aaron Guerrero. Skąd wzięło się to zło, które zrodziło duszę, która morduje własnego ojca? Weźmy na przykład sprawę 16-letniej Sierry Halset i 18-letniego Aarona Guerrero. Są oni oskarżeni o wiele przestępstw, w tym morderstwo z użyciem niebezpiecznej broni, podpalenie, rabunek z użyciem niebezpiecznej broni, spisek do popełnienia rabunku oraz wielokrotne oszustwa związane z kartami kredytowymi lub debetowymi w Regionalnym Centrum Sprawiedliwości w Las Vegas. Ta młodzieżowa para zamordowała ojca Sierry, 45-letniego Daniela Halseta. Zadali mu ponad 60 ciosów nożem i próbowali spalić jego ciało w domu, a następnie wzięli jego kartę debetową i uciekli do Salt Lake City, gdzie rozrzutnie się bawili i otworzyli kanał na YouTube, gdzie bez skrupułów dzielili się takimi informacjami. Dzień trzeci po zamordowaniu kogoś. Nie nagrywaj tego na kamerę. Nastolatkowie spotykali się w 2010 roku, ale ich rodzice nie zaakceptowali tego związku, zmuszając ich do rozstania. 9 kwietnia 2021 roku bezwładne ciało Daniela odkryto w garażu jego domu w Las Vegas. Nastolatkowie zostali następnie zatrzymani w Salt Lake City. W trakcie postępowania sądowego zachowanie Sierry znacznie różniło się od zachowania Aarona. Aaron Guerrero wydawał się emocjonalnie załamany, gdy dano mu możliwość przemówienia, powiedział: proszę o przebaczenie, gdy dzisiaj zostanę skazany i mam nadzieję, że to przyniesie wam trochę spokoju. Tymczasem Sierra Halset wydawała się niezaangażowana, znudzona i oderwana od powagi sytuacji. Twierdziła, że jej ojciec ją fizycznie i seksualnie wykorzystywał. Zamykał mnie w jednym miejscu i zaczynał popychać i bić. Ostatecznie oboje zostali uznani za winnych przez sędzię rejonową Tiara Jones. 55 dni zaliczonych na poczet odbywania kary, co daje łączny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności w Departamencie Poprawczym z możliwością zwolnienia po 22 latach dobrego zachowania. I nakazano im zapłacić $5000 odszkodowania dla babci Sierry. Jesteś w trudnej sytuacji, ponieważ twoim synem jest ofiara, a zabójcą jest twoja wnuczka. Czy możesz o tym porozmawiać? Następna historia przybliży wam chłopaka, który zaplanował najgorszą szkolną strzelaninę w historii USA, ale to jego bezduszne zachowanie po wszystkim wstrząśnie wami jeszcze bardziej. Nicholas Cruz. Nazywam się Nick i będę kolejnym strzelcem w szkole w roku 2018. Moim celem jest przynajmniej 20 osób. Nicholas Cruz to strzelec, który przeprowadził najgorszą strzelaninę w historii amerykańskich szkół średnich. Zabił 17 osób i zranił 17 innych w liceum imienia Marjorie Stoneman Douglas w Parkland na Florydzie 14. Chcę strzelać z przyjaciółmi w weekendy. Chcę tylko mieć swoje własne osiągnięcia. Mimo przerażającego charakteru przestępstw Cruza, jego zachowanie podczas orzekania kary zdołało zszokować wszystkich obecnych. Cruz został aresztowany i oskarżony o 17 przypadków morderstwa pierwszego stopnia oraz 17 przypadków usiłowania morderstwa pierwszego stopnia. Przyznał się do wszystkich zarzutów, przyznając swoją odpowiedzialność za masakrę. What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Voices and demons? Where's the voices? Where the f*** am I? Holy s***. What happened? Shut up. Ława przysięgłych nie mogła osiągnąć jednomyślnego werdyktu w sprawie zalecenia kary śmierci dla Cruza.
W rezultacie automatycznie został skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego za każde z 17 morderstw, co było wymagane przez prawo floryckie. Został również skazany na dodatkowe 34 wyroki dożywocia za usiłowania morderstwa. Podczas orzekania kary Cruz podjął próbę przeprosin. Bardzo przepraszam za to, co zrobiłem i muszę z tym żyć każdego dnia. Jeśli miałbym drugą szansę, zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc innym. Robię to dla was i nie obchodzi mnie, czy mi wierzycie. Kocham was. Wiem, że mi nie wierzycie. Cruz nie okazał żadnej skruchy ani empatii za swoje czyny, a zamiast tego nosił czerwony kombinezon więzienny, okulary i maskę. Nawet w pewnym momencie podczas rozprawy się zaśmiał. Brak emocji Cruza oraz jego ucieczka od kary śmierci oburzyły i rozczarowały wielu krewnych ofiar, którzy mieli nadzieję na inny wynik. Jednak mimo, że było jasne, iż Cruz nie dba o lata, które spędzi w więzieniu, jego zachowanie w sądzie było zupełnie inne. Następna historia opowiada o skazanym, którego obrońcy próbowali przekonać, że cierpi na chorobę psychiczną, aby uniknąć odpowiedzialności. Chcesz poznać historię? On jest czystym złem, złem, które nigdy nie będzie można zrehabilitować. Musicie uwięzić tego zabójcę na resztę jego życia. 14-letni Philip Chisum, uczeń 9 klasy, staje przed sądem oskarżony o zamordowanie 24-letniej nauczycielki matematyki Colleen Ritzer w dniu 22 października 2013 roku. Colleen była znana ze swojego zaangażowania w pracę ze studentami. Tego feralnego dnia poprosiła Chisuma, aby został po lekcjach na dodatkowe zajęcia. Nie miała pojęcia, że jej życzliwość doprowadzi do tragicznego końca. Chisum przyszedł przygotowany z nożem, zmianą ubrań i rękawiczkami. Śledził ją do łazienki, gdzie odebrał jej życie. Jego brutalność nie skończyła się na tym. Okradł ją, napadł i znieważył. Następnie próbował ukryć ciało, wkładając je do kosza na śmieci i ciągnąc za szkołę, próbując zatrzeć ślady swojej zbrodni. Chisum udał się do miasta i użył karty kredytowej Ritzer, aby kupić bilet do kina. Jednak policja szybko go namierzyła i aresztowała następnego ranka. Wciąż miał na rękach krew Colleen. Skala zbrodni Chisuma jest przerażająca, ale jego zachowanie na sali sądowej wprawia w osłupienie. Philip Chisum został oskarżony o morderstwo, gwałt z użyciem przemocy oraz zbrojny rabunek. Zabójca dokładnie wiedział, co robi i nigdy nie okazał skruchy. W trakcie procesu Chisum wykazywał szokujący brak skruchy, nawet gdy ojciec ofiary odczytywał swoje oświadczenie. Jego postawa i działania świadczyły o całkowitym braku szacunku dla powagi swoich czynów oraz niewyobrażalnego bólu, jaki zadał rodzinie Colleen Ritzer. Wsadźcie to zwierzę za kratki na maksymalny możliwy wyrok. Nie dawajcie temu tchórzowi szansy na zniszczenie życia kolejnej rodziny. Nawet w obliczu wzruszającego hołdu, jaki oddał brat Colleen, Chisum pozostał zimny i nie okazujący żalu. Sąd nałoży obowiązkową karę dożywotniego uwięzienia za morderstwo Colleen Ritzer i ustali datę możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe na 25 lat, co jest najwyższym poziomem przewidzianym przez prawo. Jego obrońcy twierdzili, że był niestabilny psychicznie, ale to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Co wydarzyło się w sali sądowej, gdy Antonio Barbo i Nathan Paape zmierzyli się z konsekwencjami swojego czynu? Ich wyznania wywołują dreszcze i sprawiają, że zastanawiamy się, jak to możliwe, by tak młode osoby były zdolne do takiego okrucieństwa. Antonio Barbo i Nathan Paape. Powiedział mi, żebym ją uderzył, więc ją uderzyłem. We wrześniu 2012 roku Antonio i Nathan spiskowali i brutalnie zamordowali prababcię Antonio, 76-latkę Barbarę Olsen. Dzieciaki pobiły ją na śmierć, używając młotka i siekiery, a następnie ukradły jej torebkę. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że po popełnieniu tego haniebnego przestępstwa użyli części skradzionych pieniędzy na zakup marihuany i pizzy. Zamierzaliśmy spróbować ją przestraszyć, żeby zdobyć pieniądze, a potem użyć siły, jeśli będzie to potrzebne. Kiedy mówisz, że użyjecie siły, była dyskusja o tym, jakiego rodzaju siły moglibyście użyć? Mniej więcej. Chyba, żeby zabić. Podczas postępowania sądowego Antonio Barbo zmienił swoją prośbę z niewinności z powodu choroby psychicznej lub defektu na brak sprzeciwu, osiągając porozumienie z prokuraturą. Mimo to był bardzo skruszony. Nie okazuję swoich emocji zbyt często, a sam nie jestem pewien dlaczego, ale to nie znaczy, że ich nie mam.
Nathan Pape również miał coś do powiedzenia. Chcę tylko powiedzieć, że naprawdę przepraszam za wszystko, co się wydarzyło. Jednak pomimo jego prośby i wyrazów skruchy, on i Nathan zostali skazani na dożywocie. Obydwaj okazali skruchę, gdy opuszczali salę sądową, ale właśnie kiedy myślałeś, że widziałeś już wszystko, zapoznaj się z kolejnymi, przerażającymi historiami. Kiedy się zbliżałem, zauważyłem, że naprawdę węszyła w pewnym miejscu, więc pociągnąłem ją z powrotem. Kiedy spojrzałem, zacząłem wątpić w siebie. Wiecie, myślałem, że widziałem martwe ciało, ale nie byłem pewien, ponieważ brakowało mu kilku kończyn. Matthew Borges zmagał się z okropną rzeczywistością swoich czynów, ale jego brak emocji w sądzie sprawił, że wszyscy zastanawiali się, co naprawdę czuł w głębi duszy. Jakie demony kryły się w jego sercu, gdy spoglądał na rodzinę ofiary, zadając sobie pytanie, czy kiedykolwiek zrozumie konsekwencje swojego działania. Matthew Borges. Kiedy się zbliżałem, zauważyłem, że naprawdę węszyła w pewnym miejscu, więc pociągnąłem ją z powrotem. Kiedy spojrzałem, zacząłem wątpić w siebie. Wiecie, myślałem, że widziałem martwe ciało, ale nie byłem pewien, ponieważ brakowało mu kilku kończyn. W wieku 18 lat Matthew Borges stawił czoła zarzutom morderstwa za ścięcie głowy 16-letniego Lee Valerie Paulino w grudniu 2016 roku. Borges i Paulino byli uczniami liceum Lawrence i podobno razem palili marihuanę w listopadzie 2016 roku, co było ostatnim razem, kiedy Paulino był widziany żywy. Ciało Paulino zostało odkryte przez spacerowicza z psem w pobliżu rzeki Marak 2 tygodnie po jego zaginięciu. Szczegóły tej sceny były przerażające. Posłuchaj, jak spacerowicz opisał to, co zobaczył. Czy oskarżony Matthew Borges jest winny zarzucanemu mu morderstwu pierwszego stopnia? Na początku Borges nie był uważany za podejrzanego, ale fala dowodów zaczęła wyraźnie wskazywać na niego. Podczas procesu prokurator Jay Gabo argumentował, że istnieje ogromna ilość dowodów obciążających Borgesa. Zarzuty wobec Borgesa były niepokojące, sugerowano, że wielokrotnie dźgnął Paulino, zanim go ścięcie głowy. Kiedy ogłoszono wyrok, Borges wykazał niepokojący brak emocji. Ostatecznie został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia i skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu 30 lat. Jednak ta sytuacja była szokująca. Następna historia opowiada o strzelaninie na uniwersyteckiej imprezie Halloween i szokującej reakcji skazanego po usłyszeniu wyroku, dlatego oglądaj dalej. 19-letni Brandon Spencer, który rzekomo rozpoczął strzelaninę na zatłoczonej imprezie z okazji Halloween na terenie kampusu Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles. Przepraszam za to, co się stało. Czy nie możesz tego pojąć, jak to jest w więzieniu? 4 osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny. Na szczęście nikt nie zginął. Jeśli masz tak silny zamiar zabić kogoś, że jesteś gotów do niego strzelić, a jednocześnie otworzyć ogień do tłumu... Po strzelaninie Spencer został zatrzymany przez Departament Policji Los Angeles do przesłuchania. Kilka dni później postawiono mu zarzuty 4 prób morderstwa. Prokuratura argumentowała w trakcie procesu, że strzelanina była wynikiem trwającego konfliktu pomiędzy Spencerem a członkiem rywalizującego gangu, zaznaczając przy tym, że sam Spencer był udokumentowanym i znanym członkiem gangu. Nie jestem złym człowiekiem, popełniłem błędy, ale nie jestem po prostu jakimś członkiem gangu. Ona próbowała mnie zdradzić. Mimo przerażającego charakteru zarzutów wobec Spencera, jego zachowanie podczas procesu zdołało zaszokować wszystkich obecnych. Przez cały proces Spencer utrzymywał swoją niewinność, jednak ława przysięgłych nie zgodziła się z jego wersją wydarzeń. Spencer również błagał o łaskę, ale sąd skazał Brandona Spencera na 40 lat do dożywocia za 4 próby morderstwa. Kiedy Spencer usłyszał swój wyrok, zareagował w sposób, który na długo zapadł w pamięci wszystkich obecnych na sali sądowej. Danta Wright. 18-letni Danta Wright to nastolatek, który brał udział w morderstwie Jordana C. Lee, ucznia liceum oraz sportowca z Arbor w stanie Michigan. Wright i 2 innych młodzieńców zaplanowali obrabowanie CLE z jego narkotyków, ubrań i butów, ale CLE postanowił się bronić. Wright wtedy strzelił mu w tył głowy, zabijając go na miejscu. Kiedy myślałeś, że Wright nie może już bardziej upaść, jego zachowanie w sądzie zszokuje cię jeszcze bardziej. Wright został aresztowany i oskarżony o morderstwo, rabunek z użyciem broni, spiskowanie w celu dokonania rabunku oraz posiadanie broni palnej.
Rodzina ofiary odczytała bardzo emocjonalne oświadczenie wpływu ofiary, a oto, co Denta Wright sądził o ich bólu. Szczerze mam nadzieję, że cokolwiek to było, czego tak bardzo pragnąłeś, że czułeś potrzebę zamordowania mojego syna, było warte co najmniej 52 lat twojego dalszego istnienia. Nie będziesz miał luksusu wychowania swojego dziecka, ponieważ odebrałeś moje. Kiedy wezwano go do zabrania głosu w sądzie, Wright zszokował wszystkich. Powiem wam, że wkrótce wrócę do domu, bo kocham swoją rodzinę. To wszystko, co mam do powiedzenia. Wright nie okazał żadnej skruchy ani empatii za swoje czyny. Jego postawa w sądzie oburzyła i zdenerwowała sędziego oraz rodzinę ofiary. Sędzia miał dla niego kilka wymownych słów. Mam ogromną pokusę, aby po prostu powiedzieć, że nie zaakceptuję tej umowy dotyczącej kary. Pójdziemy na proces, a jeśli zostaniesz skazany za morderstwo, pójdziesz do więzienia na resztę swojego życia. To znaczy, że tam umrzesz. To jest to, co mam ochotę zrobić. Ostatecznie Wright został skazany na od 25 do 52 lat więzienia za swoją rolę w morderstwie. Następna historia opowiada o chłopaku, który włamał się do domu swojej byłej dziewczyny i odebrał jej życie w najokrutniejszy sposób. 15-letni Martis Fuller, stojący przed sądem w hrabstwie Kenosha w stanie Wisconsin, oskarżony o morderstwo, włamał się do domu swojej byłej dziewczyny, trzymając pistolet w ręku i zastrzelił ją w jej sypialni, gdy słuchała muzyki. Zatrzymałam się w drzwiach, spojrzałam na niego i powiedziałam: o mój Boże, Mar, proszę, nie musisz tego robić. A on spojrzał na mnie i powiedział: tak, muszę. Jej matka, która wbiegła na miejsce po usłyszeniu strzałów, stanęła twarzą w twarz z napastnikiem i została postrzelona dwa razy, ale przeżyła. Podczas procesu Fuller okazał niewiele emocji. Pledując niewinność, ława przysięgłych ostatecznie uznała go za winnego trzech zarzutów. Podczas ogłaszania wyroku Fuller, być może po raz pierwszy na sali sądowej, okazał pewne emocje. My, ława przysięgłych, uznajemy oskarżonego winnym umyślnego zabójstwa pierwszego stopnia. Mimo to nadal twierdził, że jest niewinny, a za pośrednictwem swojego adwokata wygłosił oświadczenie, wyrażając swoje przeprosiny dla rodziny. Pan Fuller przygotował oświadczenie, które poprosił, abym przeczytał w jego imieniu. Martis pisze: z całego serca chciałem napisać to, składając najszczersze przeprosiny tej rodzinie, z którą kiedyś dzieliłem czas i miłość. Szczerze żałuję bólu, przez który wszyscy przeszliście, ale co ważniejsze, straty mojej byłej dziewczyny Kay, którą również kochałem. Przepraszam, mimo nienawiści skierowanej przeciwko mnie, wciąż przepraszam, ale muszę dalej obstawać przy swojej niewinności, ponieważ jestem niewinny. Wiem, że ledwo okazywałem emocje przez cały ten czas, ale szczerze mówiąc, jest tak, ponieważ trudno mieć łzy do wypłakania, wiedząc, że moja mama też straciła syna, jedno ze swoich dzieci. Ale przepraszam i mam nadzieję, że w końcu zobaczycie w swoich sercach i oczach, że nie jestem osobą, którą media mnie przedstawiają. Jednak sędzia nie był przekonany, że Fuller mógłby w przyszłości zmienić swoje postępowanie. Jesteś bardzo niebezpiecznym i zniszczonym człowiekiem, więc w interesie ochrony społeczeństwa i uznając powagę tych czynów, sąd zarządza, że w punkcie pierwszym zostajesz skazany na dożywotnie więzienie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Mimo ciężaru wyroku, Fuller wydawał się tym wszystkim nieporuszony. Gdy wchodzimy w mroczne zakamarki umysłów młodocianych przestępców, widzimy nie tylko ich przerażające wybory, ale również trudne pytania o odpowiedzialność, skruchę i możliwość odkupienia. I o tym właśnie jest kolejna historia. To jest 18-letni Shondell Jackson, który stoi w obliczu zarzutów morderstwa w sądzie hrabstwa Milwaukee. Jackson i jego przyjaciel planowali rabunek, gdy napotkali 21-letniego Nathana Pottera, studenta Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee, zmierzającego do swojego mieszkania. Przyjaciele podeszli do Pottera, żądając pieniędzy, lecz Potter był tylko studentem i nie miał przy sobie gotówki. Kiedy Jackson zdał sobie sprawę, że Potter nie ma pieniędzy, zastrzelił go, zabijając. Po morderstwie Jackson uciekł do Mississippi, ale ostatecznie został aresztowany dzięki wskazówce od swojego wujka. Mamy teraz wystarczająco dużo czasu, aby pomyśleć o wielu rzeczach, ponieważ nie można po prostu zabierać nikomu życia. Wiecie, że to jest po prostu złe. Jak gdyby zabicie kogoś w wieku 18 lat nie było wystarczająco skandaliczne,
działania Jacksona w sądzie były jeszcze bardziej dramatyczne. Podczas procesu Jackson zwrócił uwagę swoją postawą w sali sądowej. Tutaj Jackson gestykuluje w stronę rodziny ofiary, całkowicie pozbawiony skruchy za swoje czyny. Szybko został wyprowadzony z sali sądowej, ale podczas wychodzenia wyświetlił niepokojący uśmiech w kierunku opłakującej rodziny. Teraz, podczas wymierzania kary, matka Jacksona miała okazję zabrać głos w sądzie. Kiedy zobaczyłam to w wiadomościach, nawet się popłakałam, myśląc: o mój Boże, nie mogę sobie wyobrazić, co przeżywa ta matka. Nigdy nie miałam pojęcia, że moje dziecko miało z tym cokolwiek wspólnego. Mój syn nie jest potworem. Nie jest potworem. Kiedy Jackson dostał szansę, aby się odezwać, zaskoczył wszystkich. Przepraszam za swoje zachowanie. Proszę, nie odbierajcie mi życia. To prawda. W ostatnim desperackim posunięciu, aby uratować siebie, Jackson prosił o łaskę i zaoferował przeprosiny za swoje czyny. Teraz nadszedł czas, aby sędzia ogłosił wyrok. Aby chronić społeczność, której także się obawiam, z panem Jacksonem, skazuję pana Jacksona na dożywocie bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Wiem, że to jest coś, co zarezerwowane jest dla najpoważniejszych przypadków. Jackson został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe, ale kiedy usłyszał, że spędzi resztę swojego życia w więzieniu, nie mógł powstrzymać swoich emocji. Funkcjonariusze musieli interweniować, powstrzymując Jacksona, gdy jego gniew się nasilił. Obejrzyj ponownie, jak Jackson popchnął tego policjanta. Na szczęście ten policjant zdołał obezwładnić go na ziemi, podczas gdy inny funkcjonariusz rozpiął swój gaz pieprzowy i użył go w trakcie chaosu. Wśród zamieszania członek rodziny Jacksona wygłosił szokującą uwagę w stronę rodziny Pottera. Ostatecznie Jackson został wyprowadzony z sali sądowej, aby spędzić resztę swojego życia za kratkami, ale rodzice Nathana Pottera mieli kilka rzeczy do powiedzenia. Nasza mała dziewczynka bała się, że spróbuje zabić któregoś z nas. Mam nadzieję, że spędzi resztę swojego życia w więzieniu. Przyjaciel i wspólnik Jacksona przyznał się do winy, działając jako obserwator podczas przestępstwa i otrzymał 12 lat więzienia. Pomimo okropnego zachowania rodziny Shawnella w sądzie, wujek, który powiadomił policję, utrzymał swoje stanowisko pomimo gruźb. Jednak to nie był jedyny przypadek, gdy skazany młodociany wpadł w szał podczas wydawania wyroku. Następna historia opowiada o nastoletnim mordercy, który z zimną krwią terroryzował całą społeczność, zostawiając za sobą tragiczne ofiary. 15-letni Konrad Schaffer. To był 15-latek, który strzelał z półautomatycznego karabinu. Podczas swojego procesu zaszokował hrabstwo Ula, kiedy on i jego przyjaciele zaczęli bezmyślnie strzelać do przypadkowych domów, co doprowadziło do tragicznej śmierci 17-letniego Davida Guerrero, który był w drodze do pracy. Przed strzelaniną Schaffer przekonał swojego ojca, aby ten kupił karabin kalibru 45 mm oraz 100 sztuk amunicji. Rzekomo zabrał broń z domu, gdy jego ojciec spał, co zapoczątkowało koszmar mieszkańców okolicy. Konrad Schaffer i trójka jego przyjaciół, David Damis, Victoria Rios i Juan Muriel, terroryzowali społeczność przez 2 tygodnie. Posunęli się nawet do wtargnięcia do domu 22-letniego Erika Rupnarina, którego zamordowali. Naprawdę przepraszam za rzeczy, które zrobiłem. Wiem, że to było złe. Wiem, że moje przeprosiny nic dla ciebie nie znaczą. Wiem, że nie zmieni to, jak się czujesz. Podczas swojego procesu Schaffer miał coś do powiedzenia rodzinom ofiar. Proszę o mojego wnuka. Był dla mnie i mojej żony wsparciem. W tym momencie ja i moja rodzina nie mamy zamiaru wybaczyć winowajcy za tak odrażającą i brutalną zbrodnię, która została popełniona na moim wnuku, Eriku Brain. Rodziny Erika Rupnarina również podzielają ten smutek. Schaffer ostatecznie przyznał się do winy w 2 przypadkach morderstwa pierwszego stopnia oraz w ponad 22 incydentach związanych z uszkodzeniem domów i pojazdów poprzez ostrzał. Został skazany na 2 kolejne kary dożywocia. Sędzia oświadczył, że gdyby Schaffer miał zaledwie 3 lata więcej, otrzymałby karę śmierci. Jednakże Konrad Schaffer nie był jedynym, który zszokował sąd swoim zachowaniem.
Następna historia wprowadza nas w świat dziewczyny, która kiedyś była sławna przez swoją czkawkę, a skończyła jako skazana za morderstwo. Jesteś gotowy na ten zwrot akcji? Jennifer Me. Kiedy odeszłam, dotarłam do rogu. Usłyszałam pierwszy wystrzał, a po pierwszym strzale zaczęłam biec. W wieku 15 lat Jennifer Me zyskała popularność jako dziewczyna z czkawką z powodu nagłego, niekontrolowanego ataku czkawki. Pojawiła się nawet w programach telewizyjnych i na różnych wydarzeniach. Ostatecznie została wyleczona, a jej popularność wygasła, lecz Jennifer nie była usatysfakcjonowana. Potrzebowała sławy, więc ona, jej chłopak Lamont Newton i przyjaciółka Lauren Rayford zorganizowali napad na ofiary, które poznała w sieci. Ta trójka zwabiła 22-letniego mężczyznę do pustego domu, gdzie go okradli i zastrzelili, zabierając $50 jako nagrodę. Jakby to nie wystarczyło, jej zachowanie w sądzie zszokuje każdego. W wieku 19 lat została aresztowana pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Podczas jej procesu odtworzono nagranie rozmowy, którą przeprowadziła z matką, będąc w areszcie. Cześć, mamo. Co się dzieje? Jestem w więzieniu. Dlaczego jesteś w więzieniu? Za morderstwo pierwszego stopnia. Kogo zabiłaś? Nikogo. To wszystko poszło nie tak. Kogo próbujesz zabić, Jennifer? Nie, to nie tak miało być. Jennifer została skazana na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jej wspólnicy Rayford i Newton również zostali skazani na dożywocie za swoje role w morderstwie. Jednak gdy emocje sięgają zenitu w sądzie, działania Jennifer Me i Alicy Bustamante skłaniają nas do zadawania pytań o zdrowie psychiczne. Następna historia opowiada o nastolatce, która zwabiła swoją młodszą sąsiadkę do lasu, a to, co stało się później, zmrozi cię do szpiku kości. Alicia Bustamante. Czy jej gardło zostało podcięte? Tak. Alicia Bustamante była problematyczną 15-letnią dziewczyną, która mieszkała z dziadkami i rodzeństwem w St. Martins w stanie Missouri. 21 października 2009 roku Bustamante zwabiła swoją 9-letnią sąsiadkę Elizabeth Ulton do lasu za swoim domem. Dusiła, dźgnęła nożem i podcięła gardło niewinnej dziewczynce, a następnie pochowała ją w przygotowanym grobie. Zastanawiam się, jakby to było zabić kogoś, zobaczyć, jak życie z niego uchodzi. Następnie udała się na taniec do kościoła, jakby nic się nie stało. Jeśli myślałeś, że zbrodnie Bustamante są naganne, przygotuj się na jej szokujące zachowanie podczas rozprawy. Policja znalazła ciało Ulton 2 dni później, po tym jak Bustamante przyznała się do morderstwa. Została aresztowana i oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia oraz zbrojną akcję kryminalną. Przyznała się do winy w zamian za obniżenie zarzutów do morderstwa drugiego stopnia, aby uniknąć procesu i możliwego dożywocia. Podczas przesłuchania skazującego Bustamante przeprosiła rodzinę Olsen i stwierdziła, że żałuje swoich działań. Sędzia jednak nie był poruszony jej żalem i skazał ją na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 35 latach. Będzie mogła ubiegać się o zwolnienie w roku 2054, kiedy będzie miała 60 lat. Jego bezduszność i manipulacja w obliczu tragedii wzbudziły przerażenie i oburzenie. Czy można naprawdę współczuć komuś, kto wykorzystuje swoją młodość jako tarczę? Jakie nauki można wyciągnąć z tej mrocznej historii, gdy złość i brak kontroli prowadzą do nieodwracalnych konsekwencji? Dylan Schumacher. Mam 16 lat, jestem blondynem i prawdopodobnie wystarczy, że będę płakał przed ławą przysięgłych, a będą mieli dla mnie współczucie. W marcu 2013 roku Schumacher był opiekunem dziecka swojej 18-letniej dziewczyny, gdy ona poszła do pracy. Przebywał w domu w Springville, który dzielił z rodzicami. Tragicznie tego wieczoru Schumacher zabił na śmierć 23-miesięcznego Austina. Po tym przerażającym incydencie Schumacher został aresztowany i oskarżony o morderstwo małego dziecka oraz o znęcanie się nad dzieckiem. Schumacher twierdził, że nie miał zamiaru skrzywdzić dziecka ani spowodować jego śmierci, twierdząc, że próbował sprawić, by dziecko przestało płakać. W marcu 2013 roku Schumacher był opiekunem dziecka swojej 18-letniej dziewczyny, gdy ona poszła do pracy. Przebywał w domu w Springville, który dzielił z rodzicami.
Tragicznie tego wieczoru Schumacher zabił na śmierć 23-miesięcznego Austina. Po tym przerażającym incydencie Schumacher został aresztowany i oskarżony o morderstwo małego dziecka oraz o znęcanie się nad dzieckiem. Schumacher twierdził, że nie miał zamiaru skrzywdzić dziecka ani spowodować jego śmierci, twierdząc, że próbował sprawić, by dziecko przestało płakać. W wieku 16 lat wiedziałeś, żeby nie uderzać pięścią w poduszkę, gdy główka tego małego dziecka jest tam. Ten mały chłopiec musiał być przerażony. Prawdopodobnie miał trudności z oddychaniem. A ty powtarzałeś uderzenia tak mocno, że spowodowałeś jego śmierć na skutek krwawienia do mózgu. Jeśli myślałeś, że Schumacher będzie odczuwał skruchę za swoje czyny, jesteś w błędzie. Gdy Schumacher wszedł do sali sądowej na ogłoszenie wyroku, nie zdążył nawet usiąść za stołem obrony, zanim nie wybuchnął w płacz. Cofnąłbym to, co zrobiono. Żałuję, że nie mogę. Oddałbym za to swoje życie. Jednak to wszystko było tylko przedstawieniem, a sędzia nie dał się oszukać. Sędzia wskazał na nagraną rozmowę telefoniczną między Schumacherem a jego matką. Nagranie pokaże, że przyznałeś się, że w rozmowie telefonicznej z twoją matką z dnia 23 lipca 2013 roku stwierdziłeś, cytuję z protokołu sądowego, jestem 16-letnim blondynem, prawdopodobnie wystarczy, że będę płakał przed ławą przysięgłych, a będą mieli dla mnie współczucie. Pomimo drugiej próby przeprosin, Schumacher otrzymał maksymalną karę 25 lat w więzieniu. Jednak ta kara została później zmodyfikowana do 18 lat. Następna historia to opowieść o nastolatce, która zwabiła swoje ofiary przez aplikację randkową, ale to, co zrobiła w sądzie, zaskoczy was jeszcze bardziej. Kiandria Cook. 19-letnia Kiandria Cook, uczennica szkoły średniej, która skorzystała z aplikacji randkowej, aby zorganizować plan rabunku ze swoim chłopakiem Kendrickiem Bassem. Cook zwabiła Perry'ego Naidę, mężczyznę z Palm Coast, do odosobnionego miejsca w South Daytona, gdzie Bass i inni zaatakowali jego oraz jego przyjaciela Emanuela Purcella, który mu towarzyszył. Bass postrzelił Purcella w klatkę piersiową, ale na szczęście przeżył. Jednak to, co zrobiła Cook w sali sądowej, było jeszcze bardziej szokujące. Cook została aresztowana i oskarżona o przestępstwo kradzieży samochodu z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz o przestępstwo ciężkiego pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Z wszystkimi trzema zarzutami skazany zostajesz na 20 lat więzienia. Cook później mogła wycofać swoją prośbę i współpracować z prokuraturą, aby zeznawać przeciwko Bassowi, który również został oskarżony o usiłowanie morderstwa. Zawarła nową umowę w sprawie zarzutów i otrzymała obniżony wyrok 11 lat w więzieniu oraz 20 lat probacji. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu tego, co zrobił mój chłopak i jego przyjaciele. Jednak to nie była jedyna sytuacja, w której skazany stracił panowanie nad sobą podczas orzekania kary.